To było bardzo niekorzystne dla nas, bowiem w tym czasie akurat nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli swoją akcję przeciwko ludności polskiej i rozpoczęły się mordy. Już przy końcu 1942 roku rozpoczęły się mordy, które się nasiliły później od stycznia 1943 roku i przez cały 1943 rok. Ta rywalizacja przeszkadzała w jakiejś takiej wspólnemu przeciwstawieniu się tym właśnie nacjonalistom ukraińskim. Po prostu każdy z nich trzymał tych ludzi koło siebie, prawda, koło siebie, nie chciał wydawać. I tutaj natomiast pułkownik, jeśli idzie pułkownika Bombińskiego, on początkowo nie orientował się w sytuacji tej wojskowej, tak jak po prostu Kazimierz Banach, bo Kazimierz Banach już w okresie dwudziestolecia Polski na terenie Wołynia, on już tam działał, że tak powiem, politycznie i znał ten teren. I on nie chciał oddawać tych ludzi. A pułkownik Bombiński chciał ich brać do siebie. I tu była cała ta sprzeczność, która zaważyła na tym, że te siły, polskie siły, które mogły się jakoś przeciwstawić się w większym stopniu tym mordom, no, były osłabione. Dopiero w połowie roku, w połowie 1943 roku nastąpiło w jakiś sposób, no, do pewnego stopnia pojednanie między tym, no i rzeczywiście całe dowództwo siłami polskimi sprawować zaczął pułkownik Bombiński. Po prostu Kazimierz Banach przekazał i broń, i niektóre oddziały do właśnie dla tego pionu wojskowego. I wtedy, no przede wszystkim, najpierw powstała samoobrona samorzutnie. W takich wsiach polskich stworzyła się samoobrona. I dopiero w połowie roku pułkownik Bombiński wzmocnił te budujące się samoobrony kadrą, która miała, że tak powiem, zadanie uczestniczyć w tych samoobronach i organizować tą samoobronę. No, a główne siły wojskowe były dalej w konspiracji, zakonspirowane. I to było przyczyną tego, że początkowo ponosiliśmy duże straty. I to była właśnie, no taka była sytuacja. Natomiast jeśli idzie o naszego poetę, to on był dowódcą 8. okręgu BH na Wołyń. Był on dowódcą. Chciałem tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to było tak zagmatwane, ta konspiracja i to wszystko tak zagmatwane, że po wojnie ci, którzy byli w konspiracji, brali udział w walkach i przeciwko nacjonalistom ukraińskim i później w 27, to nie potrafili określić, gdzie są, gdzie oni byli. Niektórzy, którzy byli w tej delegaturze rządu, to uważali, że byli w Armii Krajowej. Prawda? Także to było tak wszystko pogmatwane tam. Taka była sytuacja na Wołyniu. Dziękujemy bardzo.